Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Witamy w studiu. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Rozpoczniemy od tematu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że powinien stracić mandat, bo naruszył prawo. Jest temat, który tutaj już w tym studiu poruszaliśmy pewnie 2 czy 3-krotnie, a który się ciągnie od 3 lat. 3 lata temu Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, że pan prezydent Krzysztof Żuk złamał ustawę antykorupcyjną, zasiadając jako prezydent w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. To złamanie prawa było tak ewidentne, że CBA wystąpiło do Rady Miasta Lublina o wygaszenie mandatu. Rada Miasta, składająca się w większości ze zwolenników Krzysztofa Żuka, odmówiła, nie podjęła takiej uchwały, więc wniosek trafił do mnie. Ja bezzwłocznie zarządzeniem zastępczym wygasiłem mandat prezydenta Żuka, dlatego że sprawa była całkowicie zero-jedynkowa. Zgodnie z przepisami prawa prezydent miasta nie mógł zasiadać w Radzie Nadzorczej spółki, która nie należała do Skarbu Państwa, i spółki, do której nie był delegowany przez z kolei inny podmiot będący własnością Skarbu Państwa w większości udziałów. I to było jasne, tamta miała 30-35%. Sprawa toczyła się przez 3 lata. Pan prezydent i jego kilku obrońców w tym procesie, to nie był co prawda proces karny, tylko administracyjny, ale generalnie szło chodziło o obronę prezydenta Żuka i jego mandatu prezydenta. Robili wszystko, najbardziej nawet prymitywnymi sposobami, żeby tylko przedłużyć sprawę, bo jeśli by wyrok ten, który mieliśmy 2 dni temu, zapadł jeszcze przed jesienią ubiegłego roku, to pan prezydent musiałby się pożegnać z funkcją prezydenta, ponieważ zdołał to przedłużyć do następnej kadencji, więc tego skutku już nie ma. No ale sprawa nie jest bezprzedmiotowa. Chodzi o fakt stwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny, że prezydent Krzysztof Żuk, a jednocześnie szef struktur Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim, złamał ustawę antykorupcyjną. Tu nie chodzi o jakieś tam przewinienie, tylko o ustawę antykorupcyjną. I to, że to nie skutkuje formalnie pozbawieniem go mandatu prezydenta. Tak, bo ma nowy mandat, to jednak przy standardach cywilizowanych powinno jednak skutkować honorowym podaniem się do dymisji. No ja nie sądzę, żeby do tego doszło, ale fakt jest faktem. Szef struktur Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim złamał ustawę antykorupcyjną i zostało to potwierdzone prawomocnie i ostatecznie przez Naczelny Sąd Administracyjny. W międzyczasie oczywiście przez te 3 lata wielokrotnie organizowała kampania przeciwko mnie osobiście, jako wojewodzie, przeciwko CBA, przeciwko obecnej formacji rządzącej, że jest to sprawa polityczna, że absolutnie nie ma naruszenia prawa. Więc takie typowe podejście Platformy Obywatelskiej do rzeczywistości. Przekłamywać, zakłamywać, a najlepiej jeszcze przy okazji oczerniać tych, którzy mówią zupełnie co innego w zgodzie z rzeczywistością. I pojawiały się sytuacje kampanii murem za Żukiem, pojawiały się sytuacje nawet stawiania banerów pod urzędem wojewódzkim, które wzywały mnie do zachowania się honorowo, czyli co? Do łamania prawa w gruncie rzeczy, bo jak dzisiaj już wiemy, to prezydent złamał prawo, nie ja. Były wypowiedzi bardzo niesympatyczne i oczerniające mnie jako prawnika, kierowane pod moim adresem przez przewodniczącego Rady Miasta Lublin ówczesnego, pana Piotra Kowalczyka. No, dzisiaj chciałbym zapytać tych wszystkich ludzi, gdzie są i gdzie jest chociażby jedno słowo przepraszam. Nie tylko mnie, ale mieszkańców Lublina, którzy zostali wprowadzeni w błąd co do tego, czy prezydent złamał ustawę antykorupcyjną, czy nie. Prezydent, warto to podkreślić, zasiadając niezgodnie z prawem w spółce PZU Życie, w Radzie Nadzorczej, pobrał z tego tytułu 250 tysięcy złotych. To też jest pytanie. No właśnie, co bo dalej? Chodzi też o skutki finansowe generalnie, prawda? No to jest kwestia oczywiście już poza zakresem możliwości prawnych działania wojewody lubelskiego, bo ja to, co miałem zrobić, to zrobiłem i zostało to potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny. Powinno to skutkować, w moim przekonaniu, pewnymi procedurami zmierzającymi do zwrotu tych środków finansowych, ale to zostawiam, dlatego że ja nie jestem w tej dziedzinie kompetentny. Może PZU Życie zwróci się po te pieniądze do pana prezydenta. Może sam pan prezydent poczuje się w obowiązku zwrócić te pieniądze. Jakby nie było, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zasiadał wówczas, a zatem pobierał środki finansowe niezgodnie z prawem. Panie profesorze, ale czy rzeczywiście, jak to jest z polskim prawem? Bo jest ten wyrok i co? I w tym momencie rzeczywiście nic już nie można zrobić, nic się nie da zrobić? Czy Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując tą sprawę i wiedząc, że wydawanie tego wyroku już po zakończeniu kadencji właściwie nie ma większego znaczenia,
No poza tym, o którym pan powiedział oczywiście, nie brał tego pod uwagę? No, naczelny z administracji nie mógł zrobić nic więcej. Mógł tylko rozpatrzyć odwołanie kasację pana prezydenta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a to przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyła się ta sprawa najdłużej i tam rzeczywiście były stosowane rozmaite sztuczki, łącznie z wnioskiem o wyłączenie składu sędziowskiego tuż przed ogłoszeniem ostatecznego wyroku, a to, znaczy nie ostatecznego, tylko wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a to miało miejsce przed wyborami samorządowymi, więc skutek byłby rzeczywiście dla pana prezydenta, jeśli chodzi o jego postrzeganie przez społeczeństwo, bardzo negatywny. Więc tutaj Naczelny Sąd Administracyjny więcej nic nie mógł zrobić. Przepisy prawa są w ten sposób skonstruowane, że wygaszenie mandatu następuje w tej kadencji, w której nastąpiło przewinienie. Ponieważ kadencja się skończyła, mamy nową, więc to już nie skutkuje wygaszeniem mandatu. A jeszcze raz powtarzam, to jest kwestia honoru i pewnego zastanowienia się i refleksji nad tym, co się zrobiło. Jeszcze raz powtarzam, szef struktur Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim złamał ustawę antykorupcyjną. Nie przekroczył prędkość na drodze, tylko złamał ustawę antykorupcyjną. To powinno dawać do myślenia samemu prezydentowi, jego współpracownikom, no ale też myślę, że daje wiele do myślenia mieszkańcom Lublina i województwa lubelskiego. Sądzi pan, że prezydent Żuk w jakiś sposób odniesie się do tego orzeczenia? Prezydent Żuk, z tego co słyszałem w przekazach medialnych, stwierdził, że przyjmuje do wiadomości wyrok, aczkolwiek się z nim nie zgadza. No, to jest jedyne, co... Nie pytałem o opinię pana prezydenta Żuka, tylko pytałem o jakieś, nie wiem, no, działanie. Nie sądzę. Tutaj akurat nie liczyłbym na to, żebyśmy mieli do czynienia ze standardami, które powinny cechować wysoko rozwinięty, cywilizowany kraj. Panie wojewodo, kwestie bardzo ważne dla mieszkańców Lubelszczyzny, inwestycje drogowe, dziś otwarty nowy odcinek, duży, długi odcinek drogi ekspresowej relacji Warszawa-Lublin, to świetna wiadomość. To jest, można powiedzieć, historyczny moment otwarcia komunikacyjnego Lubelszczyzny. Wielokrotnie też powtarzałem również w tym studiu, że Lubelszczyzna została przezostawiona właśnie przez tę Platformę Obywatelską, której patronuje i szefuje Krzysztof Żuk w województwie lubelskim. Została zostawiona jako biała plama na mapie komunikacyjnej Polski. Tymczasem dzisiaj właśnie otwarty został przez pana ministra Andrzeja Adamczyka, za co ogromnie mu dziękuję, i przez pana ministra Henryka Kowalczyka. Długi 30-kilometrowy odcinek łączący Garwolin, obwodnicę Garwolina z Rykami. Wcześniej, 3 tygodnie temu, otworzyliśmy z kolei odcinek 13-kilometrowy od końca istniejącej już drogi ekspresowej w Kurowie do Żyżyna, czy tam za Żyżyn jeszcze. Za parę tygodni, pod koniec wakacji, otworzymy z kolei obwodnicę Ryg i w ten sposób będzie można jechać na dystansie 140 km od Piask przed Lublinem do Garwolina drogą ekspresową, bardzo dobrą, wykonaną w nowoczesnej technologii. To jest niesamowicie ważna informacja dla Lubelszczyzny, bo nie ma rozwoju Lubelszczyzny bez otwarcia komunikacyjnego. Jeśli myślimy o tym, a myślimy intensywnie, to przekładamy na rzeczywistość, ażeby rozwinąć gospodarczo Lubelszczyznę, która nadal jest w samej końcówce regionów Polski i, no i w końcówce również regionów Unii Europejskiej, to musimy zacząć od otwarcia komunikacyjnego i to się dzieje. Ja przypomnę, że w tym momencie budujemy, nie planujemy, tylko budujemy ponad 300 kilometrów dróg ekspresowych w województwie lubelskim. Przedwczoraj wydałem zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na Via Carpatia na odcinku obwodnicy Janowa Lubelskiego, wcześniej, paręnaście dni wcześniej, generalnie na cały odcinek pomiędzy Kraśnikiem a Janowem Lubelskim. To się dzieje tu i teraz, bo takie są inwestycje infrastrukturalne pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim. Nie tylko w województwie lubelskim, ale to województwo było najbardziej zaniedbane pod tym względem i to się dzieje. Do tego drogi kolejowe, no i do tego ogromne środki finansowe na drogi lokalne, co nas bardzo różni od naszych poprzedników. Fundusz Dróg Samorządowych to jest bardzo ważna kwestia. Dzisiaj też taka informacja, że Warszawa, Ratusz Warszawski, prezydent ograniczył wydatki na remont dróg w Warszawie. Mówi się, że to jest mniej niż 1/3 niż do tej pory. No to prezydent z Platformy Obywatelskiej, pan Rafał Trzaskowski, ogranicza wydatki na drogi w Warszawie do 30% poprzednich środków finansowych. A na przykład w województwie lubelskim mamy 531 milionów złotych, które za chwileczkę przekażemy
wójtom, burmistrzom i prezydentom miasta, także starostom, na drogi gminne i powiatowe. Dla porównania podam, że w rekordowym, tak czy inaczej, ubiegłym roku to było tylko 98 milionów złotych, a nasi poprzednicy średnio przekazywali około 60 milionów. Czyli licząc 60 milionów do 531, to jest dziewięciokrotnie więcej środków finansowych. Jestem wdzięczny samorządowcom, że postarali się i w krótkim czasie naprawdę przedłożyli ogrom dokumentów. To wymaga rzeczywiście gigantycznej pracy Wydziału Infrastruktury i Budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oprócz tych wszystkich dróg ekspresowych, dróg kolejowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, mamy ten Fundusz Dróg Samorządowych z gigantycznymi środkami. Szacujemy, że zbudujemy dzięki temu w województwie lubelskim na przestrzeni 12 miesięcy od przekazania umów samorządowcom, co nastąpi za kilka tygodni, około 600-700 kilometrów dróg. To jest gigantyczna ilość i to też... Dróg lokalnych. Słucham? Dróg lokalnych. Dróg lokalnych, gminnych i powiatowych, co jest rzeczą do tej pory niespotykaną, ale to jest odpowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Andrzeja Adamczyka i rządu Prawa i Sprawiedliwości na postulaty, które myśmy wysłuchiwali od mieszkańców województwa lubelskiego w rozmaitych miejscowościach, nawet najmniejszych. Przy wszystkich reformach, które są przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich 3,5 roku, 70-80% pytań zawsze dotyczyło dróg lokalnych. Ludzie muszą mieć wygodne, a jednocześnie bezpieczne połączenia komunikacyjne po to, żeby rozwój gospodarczy, również rozwój społeczny mógł następować. I to jest to, co nas rzeczywiście gigantycznie różni od Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które akurat na ten cel środków nie miały. Już nie mówię oczywiście o programach prorodzinnych, społecznych i tych miliardach złotych, które miałem honor i zaszczyt przekazać gminom i rodzicom poprzez gminy w województwie lubelskim na wychowanie dzieci, no ale to jedno z drugim wszystko idzie w parze. Jestem przekonany, że przyniesie to bardzo, bardzo pozytywny efekt. Zmieniamy temat. Kwestia akcji zbierania podpisów przeciwko homoseksualnej paradzie. Próba zablokowania poprzedniej nie udała się, odbyła się. No były różne sytuacje kontrowersyjne. Czy teraz? Jak będzie? No, my teraz jesteśmy uzbrojeni w absolutnie bardzo mocną argumentację prawniczą, bazującą na faktach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Marszów równości nie można oddzielać od siebie. Jeżeli przepisy prawa zgromadzeń mówią o możliwości zakazania odbywania marszu, czy zgromadzenia w postaci Marszu Równości i to zakazywania przed jego odbyciem, to oczywiście one bazują na pewnych doświadczeniach z poprzednich tego rodzaju wydarzeń. Jeżeli przepisy mówią, że można to zrobić w przypadku łamania przepisów prawa karnego, a tu mamy ewidentnie do czynienia ze scenami gorszącymi na ulicach miasta i tego zabrania kodeks wykroczeń, a także, co ostatnio widzieliśmy, mamy do czynienia z bezczeszczeniem symboli religijnych i obrażaniem uczuć religijnych, czego zabrania wprost polski kodeks karny, to prezydent miasta Lublin powinien wysłuchać tych tysięcy ludzi, którzy podpisali się już na tych listach poparcia, zbieranych oddolnie, bo to nie jest akcja wojewody, to jest akcja radnego Tomasza Pituchy i mieszkańców województwa lubelskiego i Lublina przede wszystkim. Prezydent powinien wysłuchać tych tysięcy ludzi, którzy nie chcą tego rodzaju scen na ulicach Lublina. To, co się działo w Gdańsku i to można powiedzieć, te gorszące sceny, w których coś jakby udawano, procesję Bożego Ciała, to, co się działo na ulicach Warszawy i te gorszące... Ta pseudomsza, to można powiedzieć, bezczeszczenie znów z największych symboli religijnych. No i to, co się działo na Jasnej Górze, bezczeszczenie symbolu religijnego najważniejszego czy jednego z najważniejszych dla Polaków, a w szczególności dla narodu polskiego w ogóle, bo to jest przecież Matka Boska Częstochowska, która jest naszą królową, no to są rzeczy, które są zakazywane prawem karnym i te rzeczy powinny stanowić argument zakazujący tego rodzaju marszów. I jestem przekonany, że jesteśmy w stanie właśnie tą akcją, oddolną akcją zbierania podpisów, wymóc na prezydencie miasta Lublina, jeśli by doszło w najbliższym czasie do próby organizowania tego rodzaju marszów, wymóc zakazu tego marszu. Zwłaszcza, że również oprócz zbierania podpisów, proszę zwrócić uwagę, to właśnie na Lubelszczyźnie i to dokładnie w Świdniku, z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego, pana Andrzeja Mańki, rozpoczęto akcję podejmowania stanowisk
przez jednostki stanowiące samorządu terytorialnego sprzeciwu wobec ideologii LGBT i wchodzenia tej ideologii LGBT do szkół. Skoro prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mógł podpisać i złożyć taką deklarację, podpisać deklarację homoseksualną LGBT, to dlaczego inni radni nie mogą stwierdzić, że oni takiej deklaracji na pewno u siebie nie chcą? Oni nie chcą ideologii LGBT przede wszystkim, bo to o to chodzi. Tu nie chodzi, bo to też jest gdzieś później błąd w przekazie. Tu nie chodzi o walkę z homoseksualizmem. Tak. Bo przecież nikogo normalnego nie obchodzi orientacja seksualna kogoś, kto idzie po ulicy. Ktoś, kto idzie po ulicy, powinien zachowywać się kulturalnie bez względu na to, czy jest homoseksualistą, czy heteroseksualistą i nie powinno nikogo interesować, jaką orientację. To jest prywatna sfera życia człowieka, ta jego sfera seksualna. Natomiast tu chodzi o walkę z ideologią LGBT, czyli z czymś... Z przymusem zmiany światopoglądu. Dokładnie, z czymś, co można nazwać rewolucją seksualną i kulturową na ulicach polskich miast. To, że ta rewolucja postępuje, to, że przynosi fatalne skutki społeczne i można powiedzieć prowadzi do dekompozycji społeczeństw Zachodu, no to jest widoczne już na ulicach i Niemiec, i Francji, i Wielkiej Brytanii, i Stanów Zjednoczonych w niektórych co najmniej Stanach. My tego nie chcemy. Ludzie w Polsce chcą normalności. To jest najważniejsze. Ludzie w Polsce chcą normalnie żyć. Żyć w oparciu o fundamenty i zbudowane z wartości, na których budowane jest polskie społeczeństwo od 1053 lat. I prawo polskie. I prawo polskie. Chcą normalnego rozwoju. Chcą się rozwijać. Chcą rozwoju infrastrukturalnego, co jest widoczne. Chcą rozwoju rodzinnego w ramach tych wszystkich programów, które zrobione. Chcą po prostu normalności i spokoju. Tymczasem ten spokój jest zakłócany przez rewolucję seksualną i kulturową, która jest wspomagana przez kogo? Przez przywódców Platformy Obywatelskiej na ulicach polskich miast. Temu się nasze samorządy sprzeciwiają i to gremialnie, bo to już kilkadziesiąt samorządów, łącznie z sejmikiem województwa lubelskiego, który taką uchwałę przeciwko ideologii LGBT podjął. I tu jest moje kolejne pytanie, tak jak pan powiedział, po stronie rewolucji seksualnej i walki z Kościołem, można tak powiedzieć, stanęła Platforma Obywatelska ramię w ramię. Bo jeżeli mamy rewolucję seksualną i kulturową, to tylko przez walkę z Kościołem, bo akurat Kościół jest promotorem tych wartości, tak, które wynikają z rzeczywistości życia człowieka i z natury człowieka. Z natury człowieka. I tak jak powiedziałem, po tej stronie stanęło także Polskie Stronnictwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tworzą wspólnie koalicję. Pytanie o przyszłość według pana, jako polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, które mogłoby przyłączyć się do takiej koalicji Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale nie bardzo wiem w jaki sposób, skoro na sztandarach mają walkę z Kościołem i wsparcie środowisk homoseksualnych, a już na pewno nie przyłączy się do tej koalicji, jeżeli tam wejdzie Wiosna Roberta Biedronia. Chciałbym współczuć liderom Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jakoś nie mogę się na to zdobyć, natomiast współczuję istotnie tym szeregowym członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy angażowali się zawsze przecież w rozmaite uroczystości patriotyczne czy religijno-patriotyczne czy religijne w ramach organizacji, które mają. Ale ja pokażę panu redaktorowi pewien przykład, który obrazuje to zamieszanie w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będąc w jednym z miasteczek województwa lubelskiego, na spotkaniu z wyborcami, w serii pytań jeden z wyborców podniósł rękę i powiedział, że on jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, swój honor ma, partii zmieniać nie będzie, ale na PSL w tych wyborach głosować nie będzie. Ja myślę, że to jest właśnie ten powód, dla którego PSL przy katastrofalnym błędzie wizerunkowym również z kampanii do Parlamentu Europejskiego teraz nie wie, gdzie się podziać, bo tak naprawdę nie wie, gdzie się podziać. Buduje koalicję nie wiadomo z kim, dlatego że nic... Teraz się nie wiadomo, czy buduje, bo nie wiadomo. Zapowiedział jako pierwszy, że buduje koalicję polską pan Kosiniak-Kamysz, no ale to jest ten sam pan Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie bił brawo panu Jeżdżewskiemu, który krytykował, i to krytykował, to jest źle powiedziane, oczerniał Kościół i szydził sobie z religii i z duchowości. No więc jaka jest wiarygodność teraz tego Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w tym momencie mówi, że nie chce iść w parze z Platformą Obywatelską i Wiosną, która ma na sztandarach ideologię LGBT. No on tę ideologię LGBT, można powiedzieć, afirmował, będąc w koalicji europejskiej i chodząc w tych wszystkich marszach, w których ideologia LGBT była promowana. Więc ja nie wiem, gdzie będzie teraz miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiem natomiast, gdzie jest miejsce Prawa i Sprawiedliwości. Ono jest tam, gdzie zawsze było, po stronie wartości, na których zbudowane jest społeczeństwo polskie. Sądzi pan, że dojdzie do zbliżenia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a PSL-em?
takie dywagacje i tego rodzaju scenariusze to jest kwestia i kompetencja, jedyna, wyłączna kompetencja kierownictwa partii, jeśli w jakichś odpowiednich uwarunkowaniach byłoby to możliwe, albo powiedzmy inaczej, konieczne dla przyszłości Polski, to zapewne byłoby to rozważane, ale to nie jest moja kompetencja, tylko kierownictwa partii. Nie sądzę, by w tym momencie było to w jakikolwiek sposób rozważane, skoro reformy przede wszystkim i wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 3,5 roku prowadzą do takiego rozwoju Polski, poszczególnych regionów, że przekłada się to na znakomity wynik wyborczy do Parlamentu Europejskiego, ale też znakomite przewidywania co do przyszłości. Nikt tutaj oczywiście nie spoczywa na laurach. Od jutra rozpoczyna się wielka trzydniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Można powiedzieć, jak mówi pan premier Sasin, swego rodzaju burza mózgów. Co jeszcze zrobić i co w jakim zakresie poprawić w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, od ochrony zdrowia, onkologii, rozwoju infrastruktury, funkcjonowania policji, rozwoju gospodarczego, żeby Polakom żyło się jeszcze lepiej. To jest kwestia wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości. Na tym się w tym momencie skupiamy. My również, członkowie Prawa i Sprawiedliwości i urzędnicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Nie interesuje nas tam na dole kwestia koalicji. To jest, jeszcze raz powtarzam, domena kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Póki co wszyscy skupiamy się nad tym, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej w Polsce. Profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.